Dzień dobry, witam uczniów klasy 8 na lekcji fizyki pod tytułem Na czym polega elektryzowanie ciał przez tarcie? Podczas dzisiejszej lekcji dowiecie się, czym zajmuje się elektrostatyka, jak zbudowany jest atom, na czym ogólnie polega elektryzowanie ciał, kiedy ciała elektryzują się dodatnio, a kiedy ujemnie oraz w jaki sposób oddziałują na siebie naelektryzowane ciała. Zaczynamy. Lekcja, którą omawiamy, to pierwsza lekcja z rozdziału elektrostatyka. Dlatego na początku musimy wytłumaczyć sobie, co to w ogóle znaczy elektrostatyka, czym ten dział fizyki się zajmuje. I jak już tutaj Wam wypisałam, jest to nauka, która bada ładunki elektryczne będące w spoczynku. I teraz po kolei. Bada ładunki elektryczne, stąd ten początek elektro. Chodzi tutaj przede wszystkim o tak zwane elektrony, o których za chwilę jeszcze powiem Wam dokładniej. I nie jest to równoznaczne z elektryką, bo zobaczcie, kiedy mamy prąd elektryczny, to tam też są te ładunki elektryczne, tylko one, tak jak na tym zdjęciu, to widzicie, wzdłuż przewodnika się przemieszczają. O tym jeszcze w kolejnym rozdziale będziecie się uczyć. W każdym razie elektrostatyka i elektryczność to nie to samo, ponieważ elektrostatyka, jak wskazuje druga część tej nazwy, bada takie ładunki właśnie, które znajdują się w spoczynku, czyli w obrębie danego ciała, nie przemieszczają się, co najwyżej mogą na przykład przeskakiwać z jednego ciała na inne, ale w tym ciele są nieruchome. Kiedy zaczną się tam poruszać, to mamy już do czynienia z przepływem prądu elektrycznego. Dowiedzieliście się przed chwilą, że elektrostatyka bada właśnie te ładunki elektryczne. I teraz o co konkretnie chodzi? Aby lepiej sobie to wyobrazić, należy przypomnieć sobie, w jaki sposób zbudowany był atom. Prawdopodobnie przerabialiście już to na chemii, więc myślę, że będzie to dla Was w miarę łatwe, ale jeśli nie, to jeszcze raz szybko Wam przypomnę. Czyli każdy atom zawiera jądro atomowe, widoczne tutaj. W tym jądrze atomowym znajdują się tak zwane protony, które są dodatnie, oraz neutrony, których ładunek jest obojętny. Wokół jądra znajdują się tak zwane powłoki elektronowe, po których krążą elektrony. Elektrony są naładowane ujemnie i na ostatniej powłoce znajdują się tak zwane elektrony walencyjne, czyli tak zwane elektrony z ostatniej powłoki. I teraz, ponieważ protony mają znak dodatni, a elektrony znak ujemny, to kiedy liczba protonów jest równa liczbie elektronów, to wtedy możemy powiedzieć, że ten atom jest elektrycznie obojętny. Ale kiedy atom przyjmuje dodatkowe elektrony, wtedy staje się jonem ujemnym. Jonem ujemnym, ponieważ elektrony właśnie mają znak minus, czyli kiedy atom ma ich za dużo, to znaczy, że jest naładowany ujemnie. Natomiast kiedy atom oddaje swoje elektrony, to wtedy staje się jonem dodatnim, bo wtedy ma mniej elektronów, czyli tych naładowanych ujemnie, niż protonów, czyli tych naładowanych dodatnio. Jeśli plusów jest więcej, to cały atom jest naładowany dodatnio. I tutaj jeszcze zwróćcie sobie uwagę na jedną rzecz, że to nie jest tak, że... Znaczy, myślę, że ta pierwsza część, ta, jest dosyć logiczna, bo jeśli przyjmie minusy, to jest jonem ujemnym. Natomiast ta część, mogłoby się wydawać, że kiedy staje się jonem dodatnim, to musi przyjąć plusy, ale nie może tak być, dlatego że zobaczcie, protony znajdują się w środku, w jądrze, czyli one nie mogą być ani przyjmowane, ani oddawane. Przyjmowane i oddawane tak naprawdę mogą być tylko te elektrony walencyjne, które znajdują się na ostatniej powłoce. Czyli aby atom był jonem dodatnim, to musi po prostu oddać część swoich elektronów innemu atomowi.
I teraz ogólnie elektryzowanie, to słowo na pewno znacie, znacie na pewno różne eksperymenty związane z elektryzowaniem, chociażby to, że jak potrzecie balon o włosy, to włosy zaczynają do niego się przyciągać, stają dęba. I dzisiaj wytłumaczymy sobie właśnie mechanizm tego elektryzowania, dlaczego tak się dzieje. I tutaj jeszcze jedna informacja, że elektryzowanie ciał polega na przyjmowaniu lub oddawaniu właśnie przez nie tych elektronów. Dlatego tą budowę atomu sobie przypomnieliśmy, czyli pamiętamy, że oddawane lub przyjmowane mogą być tylko elektrony, nie protony. I wiemy już, że elektryzowanie polega właśnie na przyjmowaniu lub oddawaniu elektronów. Zastanówmy się dokładniej nad tym zjawiskiem. Zobaczcie, żeby coś naelektryzować, przestarcie, to najlepiej jest to potrzeć. Najlepiej, jeśli to jest coś z tworzywa sztucznego, najlepiej jest to potrzeć tak zwanym suknem. To jest taki materiał, w którego skład wchodzi wełna, ale równie dobrze można naelektryzować coś, jeśli mamy wełnianą koszulkę na przykład, czy jakiś inny wełniany materiał. I wtedy, kiedy tutaj mamy to sukno, czyli tą naszą wełnianą szmatkę, kiedy pocieramy nią, dlatego narysowałam te strzałki, żebyście widzieli, że pocieramy, tutaj mamy na przykład balon. Jeśli tą szmatką pocieramy balon, to wtedy elektrony walencyjne, które są na tej szmatce, przedostają się właśnie na ten balon i wtedy balon zaczyna mieć więcej elektronów niż protonów, bo przyjął elektrony pochodzące z sukna. Czyli potarty suknem balon przyjął jego elektrony, można powiedzieć, że naelektryzował się ujemnie, naelektryzował się ujemnie, ponieważ ma więcej minusów niż plusów. Natomiast to sukno w tym czasie naelektryzowało się dodatnio, ponieważ oddało swoje elektrony i zostało mu więcej protonów niż tych elektronów właśnie. I teraz dlaczego akurat tak się stało? Chodzi tutaj o to, że każde materiały, dany materiał zawsze elektryzuje się albo dodatnio, albo ujemnie. To wynika z jego budowy, czyli niektóre po prostu łatwo oddają swoje elektrony, inne łatwo te elektrony przyjmują. I właśnie tworzywa sztuczne, czyli na przykład balon, jakaś plastikowa słomka do napojów, czy coś, co się nazywa laska ebonitowa, możecie zobaczyć w książce, jak ona wygląda, ja też Wam to pokażę na następnej lekcji online. W każdym razie ebonit to jest też takie tworzywo sztuczne wykonane z kauczuku. I te tworzywa sztuczne właśnie zazwyczaj elektryzują się ujemnie. Dlatego jeśli pocieramy suknem na przykład balon, to on przyjmuje elektrony, czyli te minusy pochodzące z sukna i elektryzuje się sam ujemnie. To jest do zapamiętania. A tutaj podobna sytuacja, tylko ze szkłem. Szkło elektryzujemy papierem, najlepiej taką starą gazetą i papier ma to do siebie, że przyjmuje elektrony pochodzące ze szkła, czyli sam elektryzuje się ujemnie, ale ponieważ szkło oddaje swoje elektrony bardzo łatwo, one uciekają na papier, to przez to samo szkło elektryzuje się dodatnio, czyli kiedy pocieramy papierem szkło, to oddaje mu ono swoje elektrony, czyli elektryzuje się samo dodatnio. Czyli szkło zawsze elektryzuje się dodatnio, to też jest do zapamiętania, to też jest bardzo ważne. Wiemy już, w jaki sposób elektryzuje się plastik, w jaki sposób elektryzuje się szkło, więc możemy teraz wykonać doświadczenie, w którym sprawdzimy, jak zachowają się naelektryzowane ciała, kiedy umieścimy je w pobliżu siebie. Zobaczcie, możemy zawiesić na statywie plastikową słomkę
oraz szklaną rurkę i przed elektryzowaniem one po prostu sobie wiszą, nic się z nimi nie dzieje. Natomiast kiedy naelektryzujemy je przez tarcie, czyli po prostu potrzemy je plastikową słomkę suknem, natomiast szklaną rurkę papierem, to pamiętamy z poprzednich slajdów, że plastikowa słomka naelektryzuje się ujemnie, natomiast szklana rurka naelektryzuje się dodatnio. I zobaczcie, tak jak to widać na tym właśnie rysunku, okazało się, że po takim naelektryzowaniu ta słomka i rurka zaczynają się przyciągać. I tutaj kolejna rzecz do zapamiętania, że ciała naelektryzowane różnoimiennie to znaczy ładunkami o przeciwnych znakach, czyli plus z minusem, tak jak to widzicie tutaj, przyciągają się. Czyli zawsze, kiedy ciała naelektryzujemy tak, że jedno z nich naelektryzuje się dodatnio, a drugie ujemnie, to takie ciała zawsze będą się ze sobą przyciągać. Tutaj macie dalszą część tego doświadczenia. Znów wieszamy na nitkach dwie plastikowe słomki. Tym razem nie ma już słomki szklanej, czyli przed one po prostu wiszą swobodnie obok siebie. Natomiast kiedy potrzemy je suknem, czyli naelektryzujemy je przez tarcie, to pamiętamy, że plastik się elektryzuje ujemnie. Dlatego zarówno jedna, jak i druga słomka ujemnie się naelektryzowały i one zaczęły się odpychać. Dlatego, że ciała naelektryzowane jednoimiennie, czyli ładunkami o takich samych znakach, czyli minus z minusem, ale równie dobrze mógłby być to plus z plusem, czyli gdybyśmy zawiesili dwie naelektryzowane szklane rurki, to one również by zaczęły się odpychać, bo plus z plusem to również są takie same ładunki, które mają takie same znaki i również zaczęłyby się odpychać. Czyli ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się. I zakończyliśmy tą lekcję. Mam nadzieję, że nie była jakaś bardzo trudna. Jeszcze szybko sobie podsumujmy to, o czym się dzisiaj dowiedzieliśmy. Czym zajmuje się elektrostatyka? Elektrostatyka bada ładunki elektryczne będące w spoczynku. Jak zbudowany jest atom? W środku atomu znajduje się jądro, w którym znajdują się dodatnie protony oraz obojętne neutrony. Wokół jądra są umieszczone powłoki elektronowe, po których krążą elektrony, które są naładowane ujemnie, a elektrony na ostatniej powłoce to elektrony walencyjne. Na czym polega elektryzowanie ciał? Polega na przyjmowaniu lub oddawaniu przez nie właśnie tych elektronów walencyjnych. Kiedy ciała elektryzują się dodatnio, a kiedy ujemnie, plus przykłady. Czyli przykład ciała, które elektryzuje się dodatnio, to na przykład szkło, na przykład szklana rurka czy szklanka. I ona elektryzuje się dodatnio, ponieważ oddaje swoje elektrony do papieru, którym jest pocierana. Natomiast ujemnie elektryzuje się na przykład plastik, czy na przykład plastikowy balon, ponieważ przyjmuje on elektrony sukna, którym jest pocierany. I ostatnie pytanie, w jaki sposób oddziałują na siebie naelektryzowane ciała, czyli jeśli ciała są naelektryzowane jednoimiennie, czyli ładunkami takiego samego znaku, to wtedy się odpychają. Natomiast kiedy są naelektryzowane różnoimiennie, czyli ładunkami przeciwnych znaków, to wtedy się odpychają. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Jeśli coś jest jeszcze niejasne, to piszcie do mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia.